Jak na razie Polską jestem bardzo mile zaskoczony. Są piękne porobione drogi, piękne domy po wsiach. To już nie jest taka wieś jak była dawniej. Piękne dachy. No i w ogóle jest wszystko bardzo, bardzo zadbane. Jest naprawdę super. W domkach też jest bardzo ładnie. Różne są fajne sprzęty. Tak, jakieś fajne zabawki porobione. Można się pobawić dla dzieci. No naprawdę jest wszystko super. 30. Czy dziewczynki są gotowe na kolejny dzień? A jakieś zastępcze ubranie wzięliście? Jak zawsze. One są gotowe. Czekaj, ale przecież to odsłonimy chyba, po nie? Po co? Nie, bo się nam nagrzeje. Nie, bo słoneczko prażę. A telewizor chyba nie, trzeba wyłączyć, nie? A to zostawiamy? Wszystko zostawiamy. No. To może zostać, bo to tu... No chodźcie, jedźmy gdzieś. Jedziemy poznawać. Gdzie dzisiaj pani nas zabiera? Augustów City, o Jezu. W Augustowie na tym. Będziemy to... płynąć Rozpudą. O. Taką dziką rzecz, kanałem właściwie, bo to jest taki kanał. Kanałem augustowskim? Później popłyniemy właśnie kanałem augustowskim. To jest dwupoziomową. Na pięknej Wyserce będziemy, tam gdzie nas odwiedził Jan Paweł II. Piękny kościółek jest. Znowu coś mnie zlazło. Okej, okay. Cięcie. Musisz wyjechać, bo my jesteśmy takie grube, że nie wejdziemy. Fuja nagrzana na słoneczku. Wyjmij będzie wodę, na... Michał, jedną i do lodówki. No, kurę nagrzała się w rano. Wiesz, to tak nie prażę. Nie, no przecież zimno jest. Ja bym tam sweterek założył. Miałam się posmarować. Balsamem. Przerwa na kawusie. Stanęliśmy, gdzie jesteśmy? Hany? Bełku. Najlepsza kawa na stacji Orlen. Bardzo dobra. Woda zakupiona. Lecimy. Kawkę kończymy. Lecimy dalej. No. Na Wilno jest tam. Ty, jakie liczby? 2, 3, 4, 6. O, do Wilna tutaj droga. Jesteśmy 9, w Augustowie. 10. Patrz, jakie Orlen. Numerki. Masz tak, masz 13. Jedziemy na jakiś statek do Augustowa, tak? Tu jest 22, ty masz 21. 40 masz. 40. Mieciu, gdzie jesteśmy? Augustowie. I jaką piosenkę tu się śpiewa? Augustowskie noce. O kurde. A dalej mi nieznane. I teraz... Tam ty zaśpiew. Czapkę chcesz na słoneczną? Nie chcę czapki słonecznej. Jaką czapkę słoneczną? Dobrze idziemy? Dobrze. O kurde, to nieładna muzyka gra. Zaraz, tu albo tam ich masz. Podpływają. Kurde, nie zdążymy. Zatrzymaj go. Bo nie zdążymy. No ale zapytaj się, tak? Już nie sprzedają biletów, wszystkie wysprzedane. Nie, zapytaj. To będzie 50 mają lat. A on co tam musi zrobić? Nie, tutaj widzę dzisiaj. Tu pani naganiała. Mają na wyspę, tam gdzie papież był, żeby tymi... Wiem, 15 lat. To może być zdecydowanie mniej sympatycznie. Nie wiem, półtorej godziny, tak jest, jedziemy, a później pojedziemy tam. Dawaj, nie no, jedną i drugą. Dawaj, szybko. Nie. Michał. Na Rozpudę? Jedziemy na Rozpudę, a później tam. Jeden i drugi, ja wiem. A tamten nie jest, to od 15 godzin. Tamten 3 godziny. Dzięki, teraz ma
13. Przed słońcem brakuje. No tak, przyjedziemy i co, i później na przy zachodzie tego. Oczywiście. Musimy nasz pojazd zamarkować na dłużej i poszukajmy miejsca zacienionego albo parkingu z zadaszeniem. Biała Mewa. Nie wiem. Uwaga, uwaga, już za 5 minut statek Albatros odpływa w rejs w Dolinie Rozpudy. Już za 5 minut statek Albatros odpływa w rejs w Dolinie Rozpudy. Zapraszamy na 1,5 godziny rejs piękną dziką rzeką Rozpudą. Już za 5 minut odpływa statek Albatros. Nowoczesny dwupokładowy katamaran wyposażony w bar oraz toaletę. Bilety do nabycia tylko i wyłącznie w kasie portu CKT, który znajduje się na terenie tawerny w obrębie ogrodzenia. Zapraszamy w rejs w Dolinie Rozpudy, odpływamy już za 5 minut. Bilety do nabycia tylko i wyłącznie w kasie portu CKT, która znajduje się na terenie tawerny w obrębie ogrodzenia. Zapraszamy w rejs. No to płyniemy. Tamtym płyniemy? Bardzo dobrze. A ten na ten też na Rozpudę płynie. Będziemy tym płynąć. A ten za ile odpływa? Ale fajny. Siadamy? No nie. O kurde. Który odpływamy? O 18? A jeszcze nie, ja mam pogodę. A który wracamy? Jutro duży nowy jacht. Ale ładnie tu u pana. A miejsce przy oknie będzie? No masz otwierane są okna. Nie, to tylko filmoza zrobić. Chodzimy na Mostek Kapitański. Tu jest Tej Kapitański. No i będziemy płynąć za moment. No i wypływamy. O, jaki ładny pan. Co ci mogę w tę parną masyńską gorącą noc dać? Córko rybaka, lazura z Marsu. Popatrz jak i na jeziorze wody glasu. Daj mi swe usta, weź mi radio. Długo? Ten jak będzie spał? Półtorej godziny. Rzeka Netta, potem jezioro Neccho, potem jezioro Rozpuda i już rzeka Rozpuda. 2 kilometrów głąb rzeki. Będziemy niedaleko tego miejsca, gdzie miała przebiegać obwodnica, gdzie miał być budowany wiadukt łączący dwa brzegi rzeki. Ta głośna awantura, która miała miejsce przed laty o tą Dolinę Rozpudy, zakończyła się tym, że rzeka ominięto obwodnicę. Wybudowano kilkanaście kilometrów dalej. Bulwar jest oświetlony całą noc. Są ławeczki, zadaszenia gątem kryte przed deszczem. Bulwar jest oświetlony całą noc. On później zakręca i wzdłuż prawego brzegu jeziora Neccho do samego końca. Tutaj po lewej burcie, po lewej stronie te wszystkie takie przystanie, plażyczki, to są prywatne dojścia. Te łodzie też, tam dalej mamy ulicę przy ulicy, domy, od domów do rzeki, takie prywatne posesje właśnie. Ile słodyczy i słody. Co minęło, lecz uczucie ciągle płonie. I oczekuję, tak wielka, czyli na zimowanie łodzi. Jest tutaj marina, czyli przystań jachtowa. Za tą trzciną, za tą wyspą jest dok, bazen, gdzie trzymane są jachty, motorówki. Duży główny budynek z czerwonym dachem to biuro i pokoje do wynajęcia. Na podłodze pod fundamentem.
pod fundamenty tego budynku. Stąd ta nazwa się wzięła, pałac na wodzie. Tutaj po lewej górze leży gra. Przesuwam całuski. Tutaj właśnie po prawej górze, po prawej stronie bulwar będzie zakręcał i zniknął. Tam dalej na górze wracali, będzie lepiej widać. Przestrzeń właśnie tam, po prawej stronie bulwar. Mazura z mazur. Popatrz jak na jeziorze wody lasu. Daj mi swe usta, weź mnie w ramiona. Niech się przekona, ile słodyczy jest słowie i ląda. Przepływamy na Jeziorze Białe, jeziorem białym to nie do końca. Dopływamy do śródy miejscowości Przemyśl. Tam się śródujemy na Jezioro Studnicze, które będę wiedzieć. Jeziorem Studnicze będziemy do końca dopływamy do pierwszego odcinka kanału autostradowego. Tamtą stronę mamy szlak kanałowy. Bardzo przyjemnie. Jest to najdłuższy szlak. A później jeszcze jeden jeździ mamy, tak? Ten szlak z tej strony prowadzi aż na Białoruś. Proszę? Kanał autostradowego. 3,5 godziny. Można długość tego szlaku to ponad 100 km. 90% szlaku jest tam po polskiej stronie. A, Michał Mróz, Polska. Mówię łączna długość, dlatego że mamy jeszcze drugą stronę, część tego szlaku. Nawet nie wyobrażasz sobie, jakie to jest ciężkie. Strasznie. Które przedstawiają te symbole jadźwigów. Chociażby tutaj na tej sterówce duży taki element kuty. Mamy też na butach tarcze, tarcze też wymalowane w te symbole jadźwigów. Te symbole były czymś rodzaju pisma jadźwigów. Każdy symbol miał swoje znaczenie. Też na dziobie statku góry, to trzeba wejść na tą sterówkę. Stamtąd będzie widać z przodu góry na dziobie taka duża głowa barania wyrzeźbiona, nasłużona. Ona też charakteryzowała statek jako taki groźny. To były też inne rzeźby, przedstawiające jakieś inne postacie zwierzęce. Całość wystroju tego statku została zrobiona tak, żeby statek choć trochę przypominał, kojarzył taki stateczek, jednostkę jadźwigów. Stąd właśnie cały taki wystrój tego statku. A teraz o stroju, który ja mam na sobie, bo pewnie się dziwicie, że ja tu tak chodzę ubrany. Otóż tak się ubierali jadźwigowie, to jest strój jadźwiga. Lniane ubranie, luźne, lekkie, było zimno, mieli grubsze lniane okrycia, skóry, kożuchy, buty skórzane, coś na wzór takich góralskich kielków, zaplatane rzemieniem. Tak jak statki zdobili, siebie też lubili zdobić, to zdoby wyrabiali nośni. Gdzieś na szyi, na rękach, przy pasie, kolorowa przypaska to krajka. Mężczyźni wyrabiali narzędzia i oręż bitewny, czarnego metalu i z brązu. Narzędzia, bo zajmowali się również rolnictwem, uprawiali lęc, którego później wyrabiali to łodzie. Owież, żyto, pszenicę hodowali, owce, kozy. O, kapitan nadawał sygnał dźwiękowy, bo zaraz wpływamy do rzeki Rozpuda. Jezioro Rozpuda nam tu się kończy. Tutaj zobaczcie po lewej burcie te słupki betonowe. Tam po jednej stronie jeziora, tu po drugiej. Tak jak mówiłem, rozciągano liny, na linach bojki, tak wyznaczone były tory dla kajakarzy. Jeden obok drugiego, 1800 metrów za prosto. Także jezioro Rozpuda nam się kończy i wpływamy do rzeki Rozpuda. Popłyniemy doliną Rozpudy, bo dolina Rozpudy to nie jest tylko to jedyne miejsce, gdzie miała przebiegać obwodnica, gdzie miał być stawiany ten wiadukt łączący dwa rzeki. Doliną Rozpudy popłyniemy teraz cały czas. Płynęliśmy do rzeki, będziemy płynęli doliną Rozpudy. To jest znacznie dłuższy, większy odcinek rzeki. No tutaj jeszcze odnośnie jadźwigów. Oni wyrabiali też oręż tak bitewny z tego czarnego metalu, z brązu. Tutaj mam kilka takich akcesoriów właśnie. Zaraz przybliżę wam postać takiego boja, bojownika jadźwigów. Przebiorę, założę tu na głowę taki szyszak, wezmę tarczę do ręki. Też będzie można tu sobie podejść, założyć, zobaczyć, zdjęcia porobić. Ale najpierw kilka słów o rzece. Płyniemy rzeką Rozpudą. Ten szlak Rozpudy ma 102 km. Źródło rzeki jest pod Gołdapią, do jeziora Rozpuda, no tutaj wpada.
tam po drodze dalej jeszcze inne jeziora, czyli całość tego szlaku od źródła tutaj do ujścia to 102 km. My wpływamy taki odcinek około 2 km w głąb rzeki. To jest najszerszy, najgłębszy odcinek rzeki. Ta głębokość sięga tutaj około 3 metrów. Dalej rzeka robi się wąska i płytka. Na tych dalszych odcinkach ta głębokość jest całkiem niewielka, bo w niektórych miejscach sięga ledwie powyżej kostek, także bardzo płytko. Całą rzekę przepłyniemy jedynie kajakiem. Bardzo popularne są spływy kajakowe tą rzeką. Często mijamy kajakarzy, całe spływy. Obok rzeki pola torszyna, to drzewo torszyna, ona lubi taki bagnisty, podmokły teren. Też dużo wobrów tutaj na tej rzece żyje, także wypatrujcie, może jakiegoś zobaczymy. No, a nazwa rzeki wzięła się z jaczyńskiego słowa dać uda. Rozpuda była najgłębsza, najszersza. Dalej robi się węższa i płytsza. I kilkaset metrów stąd, tam dalej mamy to miejsce, gdzie miał być stawiany ten wiadukt łączący dwa brzegi rzeki. Miała przebiegać ta obwodnica. Tam trochę dalej. A tutaj zaraz zobaczymy rzeka Blizna po lewej burcie, po lewej stronie. Co tam jest? Zobacz, jaka jest w miarę. Szuwary, ale rybek nie widać, nie? Rybek nie widać. Co szybko płyniemy. O, mijamy się z drugim statkiem. To tamtym chciałeś płynąć. Tak. Ale ten nasz ładniejszy chyba. Oczywiście, że tak. Więcej atrakcji, nie? Będziemy machać do nich. Tak, oj! Minęliśmy się, oni będą zawracali i wracamy już. Wydrążone, sklejone, a nazywane to było tutaj w tym regionie ligawką. No i dopłynęliśmy. Tak, idę. Do widzenia. Do widzenia. Będziemy śledzić. Okej, okay, zapraszam. Do widzenia, było bardzo miło. Przyjemnego dnia jeszcze. Dziękuję, wzajemnie. Płyniemy jeszcze tam, na wyspę, modlić się. Tak jest. Do widzenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Miałam zrobić zdjęcie, jak sobie dzisiaj nie zdążyłam. No. A gdzie masz swój telefon, Michał? Na stateczek? Idziemy w stronę rynku. A to jest słynny Albatros.
mówię. Albatros, on pan śpiewa. A to znacie tą dziewczynę? Ja siadam przy tej. No to siadaj. A ktoś zdjęcie zrobi? Nikt, tylko ja. Okej. Okay.